Witam. Dzisiaj będę chciał porównać te trzy pilarki w cięciu, ale szczególnie mnie tu interesują te dwie pilarki, dlatego że one obie, to jest Lider 4114 i McCulloch CS35, one obie bazują konstrukcyjnie na tym samym modelu marki Zenoa, bodajże GZ400, czyli japońska pilarka była bazą dla obu tych konstrukcji, dlatego że Zenoa należy do Husqvarny, McCulloch też należy do Husqvarny, i na bazie właśnie starego Zenoa Husqvarna wypuściła, już dawno temu, ale wypuściła właśnie tą pilarkę, czyli McCulloch CS35. Natomiast to jest chińska, może nie wiem czy kopia dosłownie można powiedzieć, ale też pilarka bazująca właśnie na tej samej konstrukcji, tylko że zrobiona przez Chińczyków. I będę chciał zobaczyć, jak one tną, czy można powiedzieć, że porównywalnie. Natomiast dorzuciłem dla, tak jeszcze, żeby było ciekawiej, dorzuciłem jeszcze pilarkę Stila MS-180, żeby zobaczyć po prostu, jak w porównaniu z tymi dwoma radzi sobie pilarka markowa, taka bardziej. One wszystkie mają deklarowaną moc 1,9 konia, także porównanie będzie jak najbardziej, że tak powiem, słuszne, ale też nie do końca, dlatego że mimo że one wszystkie mają tą samą moc, jednak mają, osiągają ją z innych pojemności cylindra. Lider ma 41 cm, McCulloch ma 35 cm, a Stihl ma 32 cm pojemności, czyli silniki są coraz mniejsze. Mimo że moc powinna być taka sama, ale to zobaczymy tak naprawdę, jak one się sprawują w materiale i wtedy ocenimy dopiero, czy rzeczywiście ta moc jest porównywalna. Natomiast zaraz Wam pokażę jeszcze, żeby tak już był trochę szerszy obraz, pokażę Wam też ważenie tych pilarek. Waga pilarek gotowych do pracy. Najpierw Lider zatankowana 5,64. McCulloch 5,75. Stihl 5,23. Tak jak widzieliście, okazuje się, że Lider był troszkę lżejszy od McCullocha, ale to bardzo podobna waga. Dodatkowo jeszcze McCulloch ma w tej chwili prowadnicę na sobie niby tej samej długości, ale ona jest trochę wyższa, więc to trochę na pewno wagi dodaje. Do samego cięcia ja tę prowadnicę zamienię po to, żeby akurat te dwie pilarki pracowały na tej samej prowadnicy i łańcuchu. Ale jeśli chodzi o wagę, to myślę, że tutaj prowadnica mogła sprawić, że trochę była waga inna, a nawet jeśli jest różnica w wadze, bo wiadomo, to są inaczej zbudowane pilarki, mają inne obudowy, więc na pewno waga będzie troszkę inna. Ale myślę, że nie aż tak dużo, jak było pokazane przed chwilą, bo tutaj prowadnica mogła trochę zmienić. W każdym razie do samego cięcia zamienię prowadnicę i będę ciął na tym samym łańcuchu na obu pilarkach. Natomiast Stihl będzie ciął na własnym łańcuchu i własnej prowadnicy. On jest taki dodatkowy, tak, bo to jest całkiem inna konstrukcja, także tylko chcę zobaczyć, jak te konstrukcje radzą sobie w porównaniu z tą konstrukcją. A więc zobaczmy teraz, jak one pracują. Dodam jeszcze, że wszystkie te pilarki są obecnie dostępne, można je jeszcze kupić, z tym, że bardzo mocno różnią się też ceną. I tutaj będzie też to ciekawe, że pilarki tej samej mocy o różnej cenie zobaczymy, jak będą cięły. Różnica jest spora, dlatego że Lider widziałem, że można kupić za 350, może można taniej gdzieś, nie szukałem dokładnie, także ja widziałem za tyle. McCulloch'a można kupić za 600, natomiast Stihla MS-180 za około 1000 zł można dostać gdzieś. Taką cenę widziałem całkiem niedawno. Także różnica w cenie jest dosyć duża. McCulloch prawie 2 razy droższy od Lidera, Stihl prawie 3 razy droższy od Lidera i Stihl prawie o połowę droższy od McCulloch'a. Także zobaczmy, czy ta cena wpływa jakoś na prędkość cięcia. No nie sądzę, raczej wpływa na jakość wykonania, no ale zobaczmy pilarki w różnej cenie, jak tną, jak to wygląda. A więc pilarki już rozgrzane. Będę teraz chciał przeciąć tego pniaczka.
On jest bardzo równy do pewnego momentu, więc będę musiał się zmieścić właśnie na takim krótkim odcinku, dlatego tylko po 3 cięcia zrobię każdą pilarką, bo dalej się dość szybko rozszerza. Żeby było sprawiedliwie, to krótko, po 3 cięcia, ale to powinno wystarczyć, zwłaszcza, że to jest bardzo twarde drewno. Także na pewno nie będzie łatwo. Zobaczmy, jak sobie radzi. Najpierw ma kuloch, dlatego że na nim już jest właśnie ta prowadnica i łańcuch, które później będę chciał przełożyć do liderka. Zobaczmy. Teraz będzie Stilem S180, najmniejszy z tych wszystkich silników. I tu wam powiem, że ten sztil czuć było, że ma jakby mniejszy moment obrotowy jednak. Mi się zdaje, że jednak ten mniejszy cylinder robi swoje. Trochę ciężej mu było ciąć w takim twardym drewnie. Ale czasów nie widziałem. Przypuszczam, że był gorszy, ale mówię, jeszcze czasów nie widziałem, także wy już na pewno macie to na filmie, ja jeszcze nie widziałem. A teraz zobaczmy, jak będzie ciął lider. To jest pilarka niby o tej samej mocy co inne, ale ona ma większy cylinder, większą pojemność. Zobaczymy, czy coś mu to pomoże.
A więc teraz jeszcze raz próbuję przeciąć trzy razy tą pilarką MS-180, dlatego że wynik tej pilarki w poprzednim cięciu był dosyć słaby, ale w ogóle zauważyłem, że zachowuje się tnie gorzej niż ją pamiętałem, więc pomyślałem, że może jednak łańcuch tutaj był. No niby sprawdzałem łańcuch ostrość, ale nie ostrzyłem przed dzisiejszym cięciem, a ona pracowała właśnie niedawno. Także może gdzieś tam zawadziłem ziemię, albo w ogóle gdzieś tam coś się stępiło i dlatego może tak słabo cięła. Dlatego postanowiłem zobaczyć, sprawdzić i naostrzyłem ją od nowa i zobaczymy, czy będzie coś lepiej szła niż przed chwilą. Tak, powiem wam, że czuję, że ona troszkę gorzej idzie, ale to mi się zdaje, że dlatego, że ona ma ograniczniki do miękkiego drewna i widać, jak szarpie bardziej niż tamte poprzednie pilarki. Tamte mają chyba lepiej spiłowane ograniczniki do tego rodzaju drewna. Ono jest bardzo twarde. Tutaj dużo energii idzie na to szarpanie, skakanie łańcucha. To mocno spowalnia cięcie. Także to jest w pewnym stopniu wina łańcucha na pewno. Sami widzieliście zresztą, że ona najbardziej szarpie łańcuchem podczas cięcia. Ale porównanie jakieś jest. Poza tym też zauważam, że tu jest łańcuch półdłuto w tamtych. No tam był jeden łańcuch pełne dłuto. A więc oczywiście każdy z was może mieć własne zdanie, własną opinię. Ja natomiast powiem, co ja myślę o tych trzech pilarkach. Otóż uważam, że po prostu każda z nich jest warta swojej ceny. Bo każda z nich kosztuje inaczej i jest tak naprawdę innej jakości. Mamy Lidera za 350, Makulocha za 600 i Stila za 1000. Stil w moim teście dzisiejszym wypadł najgorzej, ale ja tutaj zrzucam dużo winy na łańcuch. Nie wiem, czy słusznie, myślę, że tak. W każdym razie, mimo że był najwolniejszy i jest najdroższy, to jednak moim zdaniem jest wart swojej ceny, dlatego że to jest pilarka markowa, świetnie wykonana, naprawdę jakość materiałów i wykończenia, wszystko jest na wysokim poziomie. Poza tym to jest model już dawno istniejący na rynku, sprawdzony. Ta pilarka po prostu bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Tak? Ona powinna mieć najwyższą trwałość z tych wszystkich modeli. Także uważam, że jest warta swojej ceny i to jest fajna pilarka, z tym, że do mniejszych prac niż ja dzisiaj robiłem, nie do takiego twardego i grubego drewna. Ale jest jak najbardziej ok i ja też ją lubię. Jeśli chodzi o Lidera, to jest to pilarka po prostu tania, tanio zrobiona. Nawet jeśli by cięła na równo z Makulochem, to i tak no ona jest gorzej wykonana moim zdaniem, ale jest jak na swoją cenę, to jest jeszcze ok. Chociaż tak jak mówiłem w jednym z wcześniejszych moich filmów, za tą samą cenę można kupić mocniejsze też pilarki. Ale jeśli ktoś, nie wiem, nie zależy na mocy komuś, chce mieć troszkę mniejszą, troszkę lżejszą pilarkę, no to można sobie kupić takiego Lidera i jak na swoją cenę, to ciął bardzo dobrze. To też trzeba mu przyznać, że było ok. Natomiast jeśli chodzi o Makulocha, on jest sporo droższy od Lidera. I jest na tej samej praktycznie konstrukcji, bo głównie to porównanie dotyczyło tych dwóch pilarek. Ale moim zdaniem Makuloch ładniej pracuje, ma lepsze zawieszenie, to dużo lepsze, bardziej mi się podoba. Poza tym ma lepsze materiały, ładniej wykonany jest, ale i lepsze plastiki ma Makuloch. Generalnie, ponieważ to jest produkt jednak Husqvarna, tak pośrednio, ale jednak Husqvarna. Myślę, że tutaj jakość elementów i trwałość też może być trochę wyższa niż w tym Liderze.
Chociaż wiadomo, że w takich tanich pilarkach to nawet i markowe urządzenia potrafią mieć jakieś wady, nie mówię, że nie. Także aż tak bardzo bym tutaj przewagi samej markowości nie stawiał, nie podkreślał. Natomiast na pewno jest przyjemniejsza w pracy, lepiej wykonana, ładniejsza i ładniej pracuje. Podoba mi się bardziej na pewno niż Lider i ja wolałbym dopłacić do Makulocha, choć cały czas przypominam, że Lider też jak na swoją cenę to jest dobry, jest ok. Ale ja przyjemniej mi się pracuje Makulochem i moim zdaniem on lepiej jest zrobiony. Także takie jest moje zdanie. Jeśli macie własne, to piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Może macie te pilarki, może znacie jakieś ich wady, nie wiem, może możecie coś dopowiedzieć. Natomiast z mojej strony to na dzisiaj będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.